Czy wszyscy widzą Łukasza? Tego nie da się nie zauważyć. To teraz tak oficjalnie bardziej. Drogi Łukaszu, witamy Cię w Krotoszynie. Niespełna rok temu obiecywałeś nam, że się tu jeszcze spotkamy. I tego słowa dotrzymałeś, ponieważ osiągnąłeś chyba najwyższe to, co mogłeś osiągnąć. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo się cieszymy, że nas odwiedziłeś tutaj w Krotoszynie, że znalazłeś tą chwilę w tym swoim napiętym harmonogramie. Oczywiście dziękujemy również Dominice, która bardzo wspiera Łukasza. I właśnie tutaj zobacz, ile osób się zebrało, żeby wyrazić to podziękowanie właśnie dla Ciebie za Twoje osiągnięcia. To są osoby, które są bardzo dumne z tego, że mają krotoszynianina, który tak wiele zdobył. Rok temu rozmawialiśmy o Twoich aspiracjach, a dzisiaj możemy powiedzieć, że spełniłeś nasze wspólne marzenia. A teraz, aby wyrazić naszą radość i gratulacje, chciałabym zaprosić do mikrofonu panią burmistrz Natalię Robakowską, która w imieniu swoim i całego Krotoszyna przekaże Ci słowa uznania. Proszę, pani burmistrz. Łukaszu, Dominiko, dziewczynki, szanowni państwo, przez ostatnie tygodnie żyliśmy igrzyskami olimpijskimi, przygotowaniami do tych igrzysk, a później przebiegiem igrzysk i sukcesami, które miały miejsce właśnie na tych igrzyskach. To były igrzyska historyczne dla Krotoszyna, bo był Łukasz, nasz Łukasz Kaczmarek z Krotoszyna, był Robert Baran, którego serdecznie z tego miejsca też pozdrawiamy. Byliście dla nas przez całe te igrzyska inspiracją do działania, dawaliście nam powody do radości, kibicowaliśmy od samego początku. Nie wiem, czy Łukasz pamiętasz, ale jeszcze przed wyjazdem do Paryża, w trakcie spotkania u mnie w gabinecie, życzyliśmy sobie, że spotkamy się dopiero po finale, więc spełniłeś i swoje marzenia, i nasze marzenia, i z tego miejsca serdecznie Tobie gratulujemy tego sukcesu. Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, wicemistrz olimpijski, tu właśnie z Krotoszyna. To jest dla nas powód do dumy i do zadowolenia. Jesteś wspólnie z Robertem, bo Roberta dzisiaj nie ma, ale na Roberta też czekamy z utęsknieniem. Też będziemy się widzieć. Jesteście dla nas wzorem do naśladowania i mam nadzieję, że tu wśród zgromadzonych znajdzie się kiedyś taka osoba, która pójdzie w Twoje ślady i w ślady Roberta i również przysporzy nam wiele radości i wiele takiego poczucia satysfakcji i dumy. Zaczynaliście tu w Krotoszynie. Mam nadzieję, że z tym Krotoszynem zwiążecie swoje plany na przyszłość. I jeszcze raz w imieniu swoim, w imieniu mieszkańców miasta i gminy Krotoszyn bardzo serdecznie Wam dziękujemy za te piękne emocje, chwile wzruszenia i radości. Łukasz, 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 Łukasz! Przyznam szczerze, że osobiście nie znam osoby, która przez ostatnie dni nie żyła siatkówką i zapasami. Taki jest Krotoszyn, że cieszymy się z każdego zwycięstwa naszych sportowców, a ostatni tydzień, nie wiem czy śledziłeś te wydarzenia, obfitował właśnie w te wszystkie sukcesy sportowe, bo i Ania z ASW Nippon Krotoszyn, srebro w turnieju młodzieżowym w karate w Cancun, światowym w ramach Ligi Światowej Młodzieżowej. I Daria Frąckowiak, też Stowarzyszenie Atletyki Ciężkiej Ursus Krotoszyn, wicemistrzyni Europy w wyciskaniu sztangi leżąc. To są nasze sukcesy, to są sukcesy naszych sportowców i mamy nadzieję, że w kolejnych latach ten sport w Krotoszynie będzie tylko kwitł, czego sobie i nam warto życzyć. Mamy drobne upominki dla Łukasza, tak, dla Dominiki. Dla Kalinki, o proszę, i dla Poli. Polusiu, prezent dla Ciebie? Proszę. I oczywiście życzymy, żeby za 4 lata również te pozytywne emocje do nas wracały. I szanowni państwo, żeby już formalności stało się zadość, proponuję, żebyśmy wspólnie odśpiewali hymn Polski. Polska,
Dziękuję pani burmistrz za serdeczne słowa. Myślę, że wszyscy podpisujemy się pod nimi. Także teraz bym prosiła o zabranie głosu pana starostę, tak, który tutaj już czeka, żeby złożyć gratulacje. Oczywiście pan starosta jest bardzo związany ze siatkówką. Jest. Panie starosto, żeby tytułu nie pomylić. Jest pan? Mistrz Polski Masters. Także brawo dla kolejnego znanego siatkarza tej w Krotoszynie. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jak pozwolicie, najpierw zwrócę się do pani burmistrz. Pani burmistrz Natalio, to wielkie, wielkie podziękowania za to wszystko, co tutaj się dzisiaj wydarza. Zawsze mówiłem, wiedziałem, że jesteś, będziesz znakomitym włodarzem, a jak widać, jesteś także znakomitym organizatorem, co tutaj można dzisiaj zobaczyć. Szanowni państwo, powiat krotoszyński sportem stoi. To wiadomo nie od dziś i wiadomo w całej Polsce. Jak powiedziała także pani burmistrz, mamy ogromne osiągnięcia sportowe w najróżniejszych dyscyplinach i to w Polsce, w Europie i na świecie. Dowiodła to ta olimpiada, jak chodzi o powiat krotoszyński, Julia Damasiewicz w kitesurfingu, siódma na olimpiadzie, czyli siódma na świecie. Robert Baran, tuż, tuż za podium. Tak jak to prawda, ogromne rzesze ludzi oglądało jego pojedynki zapaśnicze na macie. Taki jest sport, niestety nie udało się. No i ten największy, ta największa, nie tylko wzrostem gwiazda, myślę, naszego krotoszyńskiego sportu, czyli Łukasz Kaczmarek. Ja myślę, brawa, brawa, tak. Nie wiem, Łukasz, czy ty tak do końca zdajesz sobie sprawę, co ty nam zrobiłeś? Ile wytoczyłeś łez, ile radości, co mówisz? Zdaję sobie sprawę i z godziny na godzinę ten medal schowuję. Co ty nam tutaj zrobiłeś, te radości, to wszystko, które i te łzy, które nam wytoczyłeś, to jest coś niesamowitego. Mówisz, że już powoli zdajesz sobie sprawę, bo ja chciałem powiedzieć, tak patrzę na ciebie, ja nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, że ty jesteś wicemistrzem olimpijskim. Przepraszam, trochę mi się głos częściej, jak już była mowa, siatkówka dla mnie, dla mojej rodziny jest jedną z najważniejszych dziedzin w naszym życiu i dlatego to dla mnie jest takie ważne. Ja się w ogóle dziwię, że ja tutaj dzisiaj stoję przy medaliście olimpijskim, wicemistrzu olimpijskim. Ja chciałem jeszcze dodać, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, myślę, że naprawdę nie, na pewno nie wszyscy, że Łukasz tak naprawdę jest sportowcem spełnionym. Łukasz ma medale od młodzika, tak? Przez kadeta, juniora, aż po seniora. Przepraszam za mój głos, naprawdę. Aż po seniora i w mistrzostwach Polski, Europy, świata, lidze światowej, a teraz na olimpiadzie. I na piachu, i na hali. Także naprawdę trudno będzie cię, chłopie, komukolwiek w najbliższych latach, jak chodzi o osiągnięcia, pokonać. Oczywiście, że chcemy więcej. To nie jest moje święto, więc myślę, że trzeba kończyć. Moi drodzy, najpierw wielkie, wielkie gratulacje i podziękowania dla twoich najwierniejszych kibiców, czyli dla całej rodziny. Wielkie podziękowania dla wszystkich twoich trenerów, od Andrzeja Szczepaniaka przez Krzysztofa Olejnika, Alosia Grobelnego, który nas wiem, że ogląda w tej chwili. Wielkie brawa. Cześć, Aloś. Aż po Nikolę Grbicza, ale myślę, że gdyby nie ty sam, nie twoje samozaparcie, upór i pracowitość, to by ty tutaj z nami nie było. To jest głównie twój sukces, moi drogi. No i wielkie podziękowania. Mówiłem rodzicom, wymieniałem trenerów, niektórych oczywiście. I wielkie podziękowania dla ciebie za te wszystkie wzruszenia, łzy, za radości, za też te horrory, które nam razem z drużyną dostarczaliście. Było ich niemało.
za to wszystko serdecznie dziękujemy i w imieniu moim, obecnego tutaj pana naczelnika Waldemara Wroneckiego i wszystkich mieszkańców powiatu dużo szczęścia, radości, tylko radości wspaniałej formy i tak wyjątkowych osiągnięć jak dotychczas. Tobie życzę osiągnięć, a nam wszystkich ponownie tych znakomitych i wspaniałych wzruszeń. Szanowni Państwo, ten herb powiatu krotoszyńskiego wykonany ze srebra z pozłacanymi gwiazdkami za chwilę wręczę Łukaszowi. Tu jest podpis, że jest to pamiątka od wszystkich mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Mam nadzieję, że gdzieś w szufladzie nie wyląduje, znajdzie się gdzieś miejsce na półce. A za chwilę kwiaty Dominika kwiaty otrzymała, a ja bym chciał, widzę już Ewę, także przyjdziemy za chwileczkę. Tak. Kwiaty będą dla mamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie za wszystko. Dziękujemy panie starosto za te piękne słowa. Myślę, że niejednemu tutaj z mieszkańców zakręciła się łezka w oku. Ale teraz chyba wszyscy czekają na to, co ma Łukasz do powiedzenia, jakie ma wrażenia po tych całych dniach pełnych emocji. Łukasz, oddajemy teraz tobie głos. Dziękuję ślicznie. W końcu bym powiedział, bo już bardzo chciałem coś powiedzieć, ale tak długo mówiliście. Ale naprawdę były to bardzo dla mnie wspaniałe słowa i bardzo miło się ich słuchało. Ja tak na wstępie bardzo serdecznie wszystkim wam tutaj zgromadzonym chciałbym podziękować przede wszystkim, bo czułem to wsparcie na Igrzyskach Olimpijskich, czuję to wsparcie na każdym turnieju, na którym występowałem, że ten Krotoszyn bardzo wspiera zawsze moją reprezentację, w której występuję, że wspiera kluby, w których występuję, że wspiera przede wszystkim mnie i jest ze mnie dumny i to naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy. Jestem z tego powodu niesamowicie szczęśliwy i bardzo się cieszę, że tak licznie tutaj przyszliście i tak bardzo miło mnie powitaliście. Jestem naprawdę niesamowicie za to wam wdzięczny i bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Oczywiście jeśli chodzi o podziękowania, to na pewno chciałbym podziękować swoim najbliższym, przede wszystkim mojej małżonce, dzieciom, moim rodzicom, teściom, mojej całej rodzinie, babciom, dziadkom i wszystkim, którzy tutaj się zgromadzili i przyszli. Dziękuję im za to serdecznie i wiem, jak zawsze we mnie wierzyli, wiem, że nigdy we mnie nie wątpili, jestem im za to niesamowicie wdzięczny. I wiem, że na pewno bez nich nie znalazłbym się w tym miejscu, w którym jestem tu i teraz i dzięki temu mogę osiągać takie, a nie inne sukcesy. Także bardzo serdecznie im za to dziękuję. I myślę, że zdecydowanie brawa się należą dla nich. A tutaj Paweł świetnie zaczął o tych trenerach i myślę, że kręci mi się łezka wokół i na pewno będzie mi się kręciła bardzo długo, jak sobie myślę przede wszystkim o tym pierwszym moim trenerze, który na pewno oglądał te igrzyska i ogląda całą moją karierę niestety z góry, a świętej pamięci Andrzej Szczepaniak i na pewno bez niego nie znalazłbym się też w tym miejscu, w którym jestem, bo to on gdzieś wypaczył mój talent i dzięki niemu poszedłem kolejną drogą właśnie przez Krzysia Olejnika, przez mojego wujka Alosia, przez mojego tatę, który też wspierał ten sztab trenerski, jeździł, zawoził mnie wszędzie i nieraz wracał z nocki, nie spał i od razu zawoził mnie na drugi koniec Polski, także za to jestem też niesamowicie mu wdzięczny. I na pewno ta łezka mi się wokół kręci, jeśli myślę sobie o Andrzeju, czy o wielu, wielu krotoszynianinach, którzy nie mogli oglądać tego przed telewizorami, czy oglądają to z góry. Też jeden z takich ludzi, który mi się nakreśla, jest świętej pamięci Adam Olszewski, bo wiem, jaki to był wspaniały człowiek i wiem, jaki to był fanatyk sportu i też niestety rok temu odszedł i wiem, że na pewno z góry te igrzyska oglądał i mnie dopingował. I myślę, że na sam koniec to, co ja chciałbym powiedzieć, to to, że te igrzyska, ten medal, jest to dla mnie wyjątkowy medal.
jest to medal, dzięki któremu czuję się spełniony jako sportowiec, bo tak jak pan Paweł powiedział, w mojej przygodzie ze siatkówką zdobyłem wszystko, co mogłem, bo zdobyłem medal każdej imprezy. Jaka jest, jeśli chodzi o reprezentację, zdobyłem każdy medal, a jeśli chodzi o rozgrywki klubowe, także jestem spełniony i teraz mogę dalej się realizować i mogę dalej zdobywać te świetne sukcesy. I myślę, że przede wszystkim to, co chciałbym tu powiedzieć, to jest przesłanie takie dla tych młodych, co właśnie tutaj pani burmistrz Natalia wspomniała, i to, żebym ja nie był tym jedynym olimpijczykiem, medalistą z Krotoszyna, tylko żeby tych olimpijczyków, medalistów z Krotoszyna było jak najwięcej. To jest to, żeby przede wszystkim wierzyć w siebie, żeby się nigdy nie poddawać, że ciężka praca jest przede wszystkim najważniejsza. Ja wiem, że w internecie teraz jest dużo złego i że dużo fajnie się różnych rzeczy klika, ale to naprawdę te rzeczy nie dają takich medali, które ja teraz mam tutaj na swojej szyi, na swojej klatce piersiowej. I myślę, że ten cały nasz turniej jako siatkarzy, te dramaturgie, czy to w grupie, te dramaturgie w ćwierćfinale, ale przede wszystkim te dramaturgie w półfinale pokazywały, że naprawdę nigdy nie można wątpić, trzeba wierzyć do samego końca i nigdy nie jest koniec i zawsze można odwrócić losy spotkania, czy odwrócić losy swojej kariery, czy odwrócić losy swojego życia, i że nawet jak na samym początku nie będzie wychodziło, to się nie załamywać i wierzyć w to, że będzie można osiągnąć ten końcowy sukces, jakim myślę, że dla każdego sportowca jest medal olimpijski, i tego naprawdę życzę kolejnemu mieszkańcowi Krotoszyna, żeby do tej historii poza mną dołączył jeszcze w przyszłości ktoś inny. Miejmy nadzieję, że będzie to Los Angeles, jak nie Los Angeles, to Brisbane, a jak nie Brisbane, to każde kolejne igrzyska. Wymieniam tu oczywiście igrzyska sportowe, ale też są i igrzyska zimowe, i tam też może jakiś skoczek narciarski z Krotoszyna nam wypali, chociaż skoczni nie mamy, ale no górka na Błoniu jest, tak? Że to, więc można zimą próbować. Więc tak jak mówię, na koniec chciałbym takie przesłanie dać, że naprawdę warto wierzyć w siebie, nie załamywać się, i naprawdę ciężka praca, jeszcze raz ciężka praca doprowadza do takiego cudownego medalu, jaki mam tutaj przed sobą. Dziękujemy Łukaszu, piękne słowa, ale słuchajcie, drodzy Państwo, żeby Łukasz był wytrwały i mógł w pełnym zdrowiu dotrwać do kolejnych, następnych igrzysk i przyjechać tutaj do nas ze złotem, zaśpiewajmy mu 100 lat.